Czas na weekendową prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. Piątek. W piątek, w ostatni dzień kończącego się roku szkolnego, pozostaniemy pod wpływem rozległego wyżu z nad zachodniej Rosji. Układ ten nadal będzie zapewniał nam piękną, letnią pogodę. W Polsce z reguły powinno być bezchmurnie, a wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu lub burze niewykluczone są jedynie w Tatrach i lokalnie w Sudetach. Do naszego kraju zacznie napływać gorące powietrze z nad Ukrainy. Sobota. W ostatnią sobotę czerwca przeważająca część Polski pozostanie pod wpływem pięknej pogody powiązanej z wyżem z nad zachodniej Rosji. Dla odmiany na krańcach zachodnich zacznie oddziaływać płytki niż z nad Sudetów. Uwaga! Układ ten wzdłuż południowej i zachodniej granicy kraju zapewni przelotne opady deszczu i lokalne, niestety gwałtowne burze. Nad Polskę napłynie jeszcze gorętsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Niedziela. W pierwszą wakacyjną już niedzielę województwa wschodnie pozostaną pod wpływem słonecznego wyżu ukraińskiego. Tymczasem na zachodzie Polski będzie oddziaływał płytki niż z nad Wielkopolski, a do naszej zachodniej granicy zbliży się chłodny front atmosferyczny. Tu po południu można spodziewać się bardzo gwałtownych burz połączonych z ulewnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Grzmieć będzie również na krańcach południowych. Na pozostałym obszarze Polski powinno być jeszcze pogodnie i niestety bardziej upalnie. Nasz kraj pozostanie w wolno ustępującej, upalnej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Teraz to wszystko, do usłyszenia.